Witam, chciałem zaprezentować Państwu czyszczenie tapicerki. Akurat to jest dywan. Zobaczymy, jak to będzie efekt prania środkiem do prania tapicerki, płyn do naczyń oraz woda. Wodę standardowo sobie wezmę z butelki. Naruszę trochę brud. Zobaczymy, jak się to będzie. Płyn do naczyń. Można zaobserwować, pieni się strasznie, a jest to bardzo szkodliwe dla odkurzaczy przemysłowych oraz piorących. Nie może tego czegoś być. Oraz środek do prania tapicerki. Dajcie mi chwileczkę, zaraz wrócę do Was. W tym sobie zrobię. Płyn do naczyń wyleję i zrobię sobie trochę płynu do prania tapicerki. Żeby nie było, czysta woda. Wsypuję proszku. Proszek został wsypany. Reaguje z wodą bardzo dobrze. Nie pieni się. Jest taki osad jakby. Rozmieszamy trochę naszego środka. Bardzo ładnie pachnie. To jest już jeden plus. Drugi plus zabija bakterie, a trzeci to, że rozmniejsza tą strukturę, to jest tą włókninę i się jakby rozszerza, zmiększa. Oczywiście to robię w zimnej wodzie, a powinno się plus 30 stopni, 25. Teraz jeszcze na szybko. Bardzo ładnie pokój pachnie już. A tylko troszeczkę jest. Zaczynamy. Tak samo jak poprzednie, nakładamy na dywan. Rozcieramy. Odkurzacz mam w samochodzie, nie będziemy tego chyba wsysać. Samą średeczką wytrzymy po kilku minutach lub po pół godziny. Dopiero Wam pokażę efekt, jak to będzie wyglądać po zdjęciu tej taśmy. Jak widzicie, piana jest tylko, gdy szoruje. Gdy przestaje szorować, kilka sekund po, znika. Nic nie ma na palcu. To jest bardzo dobry efekt.
Dobra, myślę, że to wystarczy. Zobaczę po 20-30 minutach. Aha, jeszcze przytrzymy szmatką dla lepszego efektu. Tu jest środek. Tu jest sucha. Sucha. Tu jest płyn do naczyń. Tu jest sucha. Woda. Woda. Płyn do naczyń. Szereg do prania tapicerki. Dobra, jestem później, dokładnie jeden dzień po, bo nie chciało wysnąć, jeszcze tutaj wlałem wodę z dziećmi. Wypiorę. Głównie mi chodzi o to, że tu był to z wody, płyn do naczyń i środek do prania tapicerki. Zobaczymy, jaki efekt będzie po tym, jak wypraliśmy wodą, płynem do naczyń i środkiem do tapicerki. Także odklejamy. Tutaj widać, że jest wodą strasznie tłuste. Tłuste i tutaj gdzie płynie czyściejsze, a to jest najczyściejsze. Czyste, mniej czyste, brudne.